Siemano, z wami jest kanał o Wrocławiu i dzisiaj w pierwszym odcinku będziemy nagrywać o bunkrze, który został zbudowany podczas II wojny światowej, w którym obecnie znajduje się Movie Gate, czyli muzeum o rekwizytach z filmów Hollywood, ale to nie powinno nam przeszkadzać w tym, aby go zwiedzać. Chodźcie! I tak, wchodzimy w dół, teraz jeszcze będziemy płacić za bilety. Pamiętajcie, że bunkier znajduje się pod powierzchnią całego placu, czyli to jest około 500 metrów kwadratowych, ale to nie powinno nam również niczym przeszkadzać. Chodźmy. I tak wchodzimy, już jesteśmy w środku. Za bilety zapłaciliśmy po 30 zł od osoby. Przed nami jest długi korytarz i idziemy go zwiedzać. Pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że w obecnym bunkrze, tak, on został zbudowany w latach 42-43 rok zeszłego stulecia, znajduje się Muzeum Sztuki Filmowej. To jest pan, który kolekcjonuje wszystkie rekwizyty z filmów Hollywood. I właśnie tutaj mamy pierwszy przykład takich rzeczy. Tutaj znajdują się kostiumy postaci drugoplanowych z filmu Legenda o Tarzanie z 2016 roku. Jednocześnie w tle leci zwiastun tego filmu. On w kółko się to oczywiście się powtarza, ale jak widzicie, no, czegoś takiego w całej Europie nie ma. To jest jedyny swego rodzaju muzeum. Nie wiem, gdziekolwiek, chyba bodajże w Stanach Zjednoczonych będzie taki dopiero drugi muzeum, więc idziemy dalej. No tutaj widzimy też z jakiegoś serialu mamy kostium książę Andrzeja Bołkońskiego z Wojny Pokoju, rosyjskiego pisarza Lwa Tolstowa. No, natomiast tutaj możecie zobaczyć i też wejdę wam pokażę, że tutaj są maszyny wojenne, tutaj jest mundur generała McMahona i tutaj główną rolę wtedy wykonywał Brad Pitt. O, proszę bardzo, nawet mamy Gwiezdne Wojny. Tutaj mamy kostium Dartha Vadera, proszę bardzo. To jest rzadkie zjawisko, ale to nie jest z tych nowoczesnych. To jest właśnie z tych serii z 1983 roku. Tak jak ja wspomniałem wcześniej, w tym bunkrze znajdowali się ludzie, znaczy się, oni się chowali podczas kiedy już pierwsze naloty bombowe zdarzały się w 45 roku bodajże. No i dlatego widzimy, że wszystkie części tutaj są oryginalne, znaczy się to jak zostało zbudowane wtedy, to wszystko, nic z tego nie zostało zmienione i to co widzimy, to wszystko było zbudowane jeszcze prawie że 80 lat temu, te instalacje wodokanalizacyjne. A teraz coś też dla fanów Harry'ego Pottera. Patrzcie w moją lewą stronę i mamy tutaj głowę Aragoga z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic. I tak, dowodem na to, że bunkier został przekazane nam w bardzo dobrym stanie, służą nawet dowodem, jako dowód będą właśnie takie napisy w języku niemieckim, które zostały jeszcze tutaj namalowane właśnie wtedy, w latach 40. zeszłego stulecia. Nie wiem, co to znaczy, ale jak widzicie, na przykład ta część biała, jak tutaj bliżej zobaczymy, ona jest fluorescencyjną farbą narysowana, jakkolwiek by się to wymawiało. I teoretycznie, jak jest bardzo ciemno, to można byłoby to zobaczyć i w pociemku. I właśnie tutaj jest drugi taki napis, gdzie jest napisane Bunkerwart Wachgruppenführer. Mimo filmów z Hollywood są tutaj również rekwizyty z naszych polskich, ojczystych filmów. I tutaj będzie przykładem siodło konia Bohuna, siodło Damara. Proszę bardzo, każdy z was na pewno widział to siodło, jak na nim Bohun skakał.
tak moja ulubiona, najbardziej ulubiona strefa tutaj, to jest strefa z Piratów Karaibów. Piraci z Karaibów, Klątwa Czarne Perły. To są 8 mundury, w których byli ubrani żołnierze, którzy, jak widzicie, chwytali Jacka Sparrowa. Chodź tam. Pomimo rzeczy z filmów, tutaj znajdują się również rekwizyty albo takie kostiumy, a dokładnie to jest kombinezon chemiczny Continental, który tutaj jest od 1944 roku. I widzimy tutaj też takie napisy po niemiecku, cokolwiek by one oznaczały. Natomiast tutaj widzimy, że są kałachy oraz broń, z którego strzelał sam James Bond, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. I tak, bunkier zwiedzony, muzeum również. Powiem wam tak, czegoś takiego, tak jak mówiłem też wcześniej, nie ma na całej Europie. Bilet kosztuje tylko 30 zł, i więc jeżeli przyjedziecie do Wrocławia, to jest jedno z najbardziej takich obowiązkowych miejsc, które musicie zwiedzić we Wrocławiu.